Widzę, podjęłam ważną decyzję. Z tego powodu, że wyszedł nowy Zodimia Shang. A na 100 subów mam odblokować Amber, a dzisiaj jest właśnie specjalna 100 subów. Pomyślałam sobie tak. Czy jest sens odblokowywać Amber teraz, gdy jest Hank za 60 zł, proszę bardzo. Ale też mam kredyt do Amber, mogę jakby przekazać trochę tych kredytów na Hanka i odblokuję na 100 subów Hanka. A Amber odblokuje, nie wiem, za jakiś czas, załóżmy za, nie wiem, za pół miesiąca, nie? Myślę, że nie ma sensu. Przetestujmy sobie pierwszy Hanka i podejmę decyzję. Wygląda on, no git. Wow, widzowie, ale to się długo ładuje. Ej, bania wielka. I co to zadaje? Mało, strasznie słabo to zadaje, ale jest taka jedna rzecz. Jeśli to jest atak... Ja, ult też słaby. Jeśli to przez ścianę atakuje i tak w ogóle na duży zasięg, to jakby tak trzem graczom tak po 200, 2000 zadać? Myślę, że to by był potencjał. No ale jakoś, jeśli chodzi o jego tutaj możliwości, to dałbym mu tak może 7,5 na 10, jeśli chodzi o atak i super atak. A więc dobra, lecimy. Hank, przełącz. A nawet odblokowanie, zamierza Amber i przekazać kredyty na poczet, zamierza Hank. Okej. Okej. I uwaga, mamy go! Let's go. Ej, to jest bardzo, bardzo piękne. I no, troszkę tych kredytów. Ej, czemu zero? Nie no, 200 gemów trzeba, widzowie. 200 gemów, no to już jest dużo. W sensie, nie jest dużo. Ale odblokuję Amber na dniach, na pewno. Chyba na tygodniach. Patrzcie na nowego Zadymiana Hanka, to jest piękne. Proszę, tutaj mamy Hank Rekin, nowy ten skin. Emotki. No, według mnie są mega drogie te emotki akurat. No, w sensie, epicka emotka kosztuje więcej i to prawie 50% więcej. Już taki skin, no to jest nieopłacalne kompletnie, nie rozumiem tego. Dobra, zagrajmy sobie bitwę na test, wiecie, bez przyspieszenia. Myślę, że pisaliście też, że bez przyspieszenia lepiej, widzowie, bitwy wyglądają. A więc jedną bitwę bez przyspieszenia po prostu. I tak będę używał przyspieszenia, ale no, pisaliście, że źle to wygląda, więc mniej będę tego przyspieszenia używał. Mój klub to LKTM, zastopujcie sobie, jeśli chcecie dołączyć oczywiście. No i lecimy. Okej, dobra. Test zadymiarza Hanka. Uwaga. Dobra. Teraz tak. Bo ciężko... A tak. Ja tu nie! Ej, ja nie umiem. Ja nie umiem atak, jak to 500 zadaje. Nie, ja nie ogarniam tego zadymiarza. Ludzie, mogłem Amber cały czas zbierać, no i umarłem. Ej, widzowie. Nie ogarniam tego zadymiarza, tak... W ogóle, nie ogarniam w ogóle. Dobra. Jeszcze raz. Dobra, no. Wymierzam. Wale. Dobra, dobra. Teraz było dobrze. No i co mam zrobić, żeby tego tu zabić? O, punkt dla niebieskich. I no, gramy z jakimiś słabykami, no bo wiecie, mam go na pierwszej randze. Może sobie na koniec odcinka pogram jeszcze tę chwilę na speedzie. Dobrze! No i dostał gościu. No i nic mu to nie zrobiło, widzowie. Nie no, mi się nie podoba strasznie ten zadymiarz. Okej. Okay. Jest nie najgorszy, ale co to... Co jest w ogóle? I to jeszcze nie jest za szybki. I on jakby płynie, widzowie, ej, to jest dobre. No i dostali panią, ej, teraz to było dobre. Dobry atak, widzowie. Ale dobry. Punkt dla niebieskich, koniec meczu, widzowie. Co, myślę, że już będę kończył ten odcinek. Myślę, że podobał wam się specjalny na 100 subów. No i co, się do następnego. To Polski przypłynął.